Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Show Testuję. Dziś znajduję się w malowniczej, przepięknej scenerii Pienin, tuż obok jeziora Czosztyńskiego. Mamy też widok na Tatry, a przywiodło mnie tutaj auto, które jest obiektem westchnień wielu miłośników motoryzacji. Jest to Porsche Carrera GTS. Kluczyki do tego samochodu otrzymałem od moich przyjaciół z firmy S-Point, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. A Was wszystkich zapraszam już na nowy materiał z przepięknym samochodem, główną gwiazdą tego odcinka. Porsche 911 Carrera GTS. Prezentowana dzisiaj wersja to generacja 991.2, czyli poliftowe 991. Auto oferowane było w latach 2017-2019. Jest to auto z bardzo symbolicznym przebiegiem 23 tysięcy kilometrów. W stanie perfekcyjnym, wnętrze jak nowe, lakier, wszystkie elementy zewnętrzne także utrzymane w perfekcyjnym stanie. O czym zresztą świadczy przebieg, o którym wspomniałem przed chwilą. Auto jest napędzane 3-litrową, 6-cylindrową jednostką boksera, która została turbo doładowana. Dzięki temu zabiegowi udało się uzyskać moc 450 koni i moment obrotowy na poziomie 550 Nm. Przyspiesza do pierwszej setki w 4,1 sekundy i w odróżnieniu od najnowszej generacji 992 przede wszystkim lepiej brzmi. Z racji tego, że lata produkcji 2017-2019 nie były jeszcze tak restrykcyjne jak obecne czasy modelu 992. Możecie być pewni, że w samochodzie, którym dzisiaj jeżdżę, dźwięk wydobywający się z wydechu jest absolutną poezją dla uszu. W związku z tym posłuchacie tego jeszcze dzisiaj w czasie jazdy, w tej drugiej części materiału, ale na razie chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o kilku elementach stylistycznych tego naprawdę pięknego i wyjątkowego samochodu. Na uwagę oprócz przepięknych czarnych dodatków zasługuje oczywiście kolor nadwozia. Swego czasu bardzo popularny, wiele osób, wiele miłośników Porsche konfigurowało sobie przeróżne modele marki właśnie w tym kolorze, zwanym Miami Blue. Auto pokroju 911 w tym kolorze wygląda bardzo sportowo, wyróżnia się na ulicy. Nie będę Wam mówił, że przykuwa spojrzenia, bo jest to oczywiste. Z racji tego, że po pierwsze jest to 911, a po drugie w tym kolorze naprawdę ciężko oderwać od niej wzrok. Czarne dodatki charakterystyczne dla wersji GTS, takie jak końcówki układu wydechowego, takie jak czarna felga, to także nadaje pięknego smaczka, sportowego smaczka właśnie temu modelowi. 20-calowe felgi z oponami Pilot Sport Cup 2, Michelina oczywiście, z przodu w rozmiarze 2,4, 5, 35, 20, które skrywają za sobą ogromny hamulec z ogromnym zaciskiem. Jak zauważyliście pewnie na tym ujęciu, felga z Central Lockiem, czyli taki akcent z tych najwyższych, najbardziej topowych odmian 911, takich jak GT3, GT3 RS. Tutaj w przypadku GTS-a można sobie w konfiguratorze właśnie było skonfigurować również felgi z tak zwanym Central Lockiem, czyli wprost z wyścigów, rozwiązanie doskonale znane. Śruba centralna, człowiek, który podbiega szybciutko z pistoletem, odkręca specjalnym kluczem właśnie Central Locka, wymienia koło, potem dokręca to przepotężnym momentem na kluczu. No i to właśnie tutaj w przypadku tej wersji GTS także mamy, co widzicie w tym momencie. I opona tylna 305 30 20. Szukasz opon do swojego samochodu? Znajdziesz je u partnera Show Testuje w firmie sklepopon.com. Nowe opony letnie, zimowe lub całoroczne w najlepszych cenach. Darmowa dostawa i aż 30 dni na zwrot. Zapraszam. Elektrycznie wysuwany tylny spoiler, który zapewnia docisk tylnej części pojazdu, jest niezwykle ważnym elementem w tej wersji 911, dlatego że jest to GTS z napędem na tylną oś. W związku z tym uwierzcie mi na słowo, że przy mocy 450 koni, przy wyłączonej bądź też ograniczonej kontroli trakcji, każde mocniejsze dodanie gazu w tym samochodzie powoduje, że robi się naprawdę ciekawie. Choć gdy mamy włączone wszystkie systemy, jak ESP, jak na przykład ESP, to auto prowadzi się bardzo precyzyjnie i można by nawet powiedzieć, że łatwo. Natomiast gdy faktycznie dodamy mocniej gazu, gdy przegniemy bądź gdy wyłączymy systemy, a nie jesteśmy wprawnymi kierowcami, to ręce mogą nam się wielokrotnie spocić i możemy się naprawdę przestraszyć, bo GTS to już nie są żarty. Otworzyłem jeszcze tylną klapę, tutaj pod nią nie znajdziemy żadnego bagażnika, znajdziemy tutaj dwa wentylatory, napis Carrera 3.0 GTS oraz dwa korki wlewu płynów. Pierwszy z nich korek do wlewu płynu chłodzącego, drugi korek wlewu oleju. No i zobaczcie, jak sprytnie się otwiera ta tylna klapa. O, i mamy już dostęp do wszystkich najważniejszych rzeczy. Oczywiście silnika nie zobaczymy, wszystko to jest zabudowane.
A słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. To, że jest to GTS z napędem tylko i wyłącznie na tylną oś, czyli ten najbardziej narwany, najbardziej sportowy GTS, nie w czterobucie, który prowadzi się zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie bardziej przewidywalnie. Jest to GTS z napędem na tylną oś, czyli taki po prostu wariacik, o, można by powiedzieć. Ale to nic. Mamy tutaj do czynienia z najbardziej purystyczną, z najbardziej, moim zdaniem, dającą frajdę z jazdy wersją w postaci auta z manualną, uwaga, siedmiobiegową skrzynią biegów. Po raz pierwszy w życiu jeżdżę autem z manualną, siedmiobiegową skrzynią biegów. Jadę sobie w trasie na szóstce, no i co? I okazuje się, że mogę wrzucić jeszcze dodatkowo siódmy bieg. To jest niewiarygodne dla kogoś, kto po raz pierwszy ma do czynienia właśnie z siedmiobiegową skrzynią biegów. Jest coś niesamowitego. O wnętrzu słów kilka opowiem Wam jeszcze za chwilkę, ale chciałbym w tym momencie pokazać Wam jeszcze ostatni element stylistyczny, ostatni akcent w postaci przemodelowanych delikatnie zderzaków w postaci GTS-a, dlatego że no, GTS te zderzaki zarówno z tyłu, jak i z przodu ma delikatnie zmodzone. Wszystko oczywiście po to, żeby nadać jak najbardziej sportowego charakteru. No i przedni zderzak także przemodelowany, gdybyśmy porównali go do zderzaka zwykłej Carrery, jest kilka różnic. Te zderzaki, zarówno przedni, jak i tylny, są bardziej sportowe, stylistycznie nadają takiej rasowości charakteru właśnie GTS-owi, ale nie są pozbawione wad. Zobaczcie na kratki, lewa i prawa kratka zderzaka, które doprowadzają nam powietrze do chłodnic. One nie są niczym zabudowane. Jest to, zdaniem użytkowników tego modelu, ogromna wada. Zresztą ja ją też dostrzegam nawet tutaj po trasie, którą pokonałem dzisiaj. Zobaczcie, tam wszystko wpada. Tam wszystko wpada do środka. Jakieś rzeczy z drogi, jakieś liście. Po pewnym czasie na pewno dojdzie do uszkodzenia chłodnicy. Nie mówiąc o tym, że gdybyśmy dostali jakimś większym kamykiem, no to po prostu będzie to skutkowało właśnie tym, że chłodnica nam się rozszczelni. Niektórzy wymieniają sobie te krateczki zderzaka na jakieś aftermarketowe elementy. No i warto o tym pomyśleć, jeśli staniemy się posiadaczami GTS-a, żeby pierwszego takiego moda właśnie zrobić, żeby to zabudować, bo chłodnice są bardzo kosztownymi elementami, jeśli mówimy o ich wymianie. Gdy wrzuciłem na swojego Facebooka zdjęcie samochodu, którym teraz jeżdżę, czyli Carrera GTS, pytaliście się mnie, czy faktycznie uważam, że to jest idealna odmiana 911, którą można potraktować jako idealne daily. Moim zdaniem tak, ale musicie spełnić kilka warunków, żeby tak się stało. Po pierwsze, nie możecie się bać mocnego auta z napędem tylko i wyłącznie na tylną oś. Jeśli macie doświadczenie w autach tylnonapędowych, nie boicie się zimy, jesieni, mokrych dróg, to auto będzie dla Was idealne, dlatego że będzie świetnie prowadzącym się daily i dodatkowo autem, które pozwoli naprawdę na mega dużo zabawy na torze. Ale gdybyście bali się jednak dużej mocy przekazywanej na tylną oś, możecie zawsze wybrać Carrera 4 GTS, czyli odmianę GTS z napędem na 4 koła. Wtedy to auto będzie bardziej przewidywalne, to auto będzie oczywiście bardziej skuteczne w różnych warunkach drogowych, zimowych, jesiennych, ale zdecydowanie na torze nie będzie dawało tak dużo frajdy jak GTS z napędem na tylną oś. Oczywiście ci, których na ten model nie będzie stać, bądź nie będą chcieli wydawać aż tyle pieniędzy, ale będą chcieli zacząć swoją przygodę z 911, wybiorą najprostszą opcję w postaci zwykłej Carrery, ale moim zdaniem GTS właśnie z napędem na tylną oś jest idealnym kompromisem pomiędzy autem daily, autem weekendowym. Tutaj w przypadku auta z manualną skrzynią biegów bardziej nie nastawiałbym się jednak na to, że będzie to weekendowy fancar, a nie auto daily, bo jednak na co dzień do dużego miasta, gdzie jeździmy w korkach, lepszą opcją byłoby chyba PDK, ale to ile wrażeń i ile frajdy daje w takim samochodzie, w takim fankarze auto z manualną, aż siedmiobiegową skrzynią biegów jest niesamowite. O tym wszystkim opowiem Wam więcej, gdy za chwilkę pojedziemy na pienińskie kręte drogi, ale wskoczmy jeszcze na chwilę do wnętrza. Pokażę Wam w środku, jak wykonany jest GTS i czym różni się, czym też podkreślona jest wyjątkowość tej wersji na tle pozostałych Carrer. Zapraszam do środka. Kluczyk? Jak to w Porsche? W kształcie samochodziku, genialne rozwiązanie, wkładamy go oczywiście do stacyjki po lewej stronie kierownicy. Tradycja musi trwać, nie mamy tutaj bezkluczykowego odpalania, wkładamy go do stacyjki i odpalamy emocje. I to jest właśnie piękne, że Porsche jest wierne takim tradycjom jak na przykład kluczykowe odpalanie silnika. GTS we wnętrzu charakteryzuje się bardzo dużą ilością alkantary, która jest przeszyta śliczną nicią. To wszystko jest utrzymane w kolorystyce grafitowo-czarnej. Oczywiście wnętrze jest też przełamane kilkoma elementami aluminiowymi. To wszystko naprawdę idealnie się tutaj komponuje. O fotelach, o desce rozdzielczej opowiem za chwilkę. Natomiast spójrzcie jeszcze na listwy progowe. One od razu po otwarciu drzwi zdradzają nam, z jaką wersją mamy do czynienia. Dlatego, że nie każdy będzie o tym wiedział, że jedziemy GTS-em, ponieważ
Na tylnym zderzaku mamy wyłącznie emblemat Porsche 911. Nie mamy tutaj zdradzonej wersji GTS. Oczywiście ona jest zdradzona na przednich drzwiach na naklejce. No i o GTS-ie też świadczą te tylne napisy, bo one są wykonane w kolorze czarnym, ale ktoś, kto nie będzie się do końca na tym znał, po prostu dowie się właśnie o wersji w momencie, gdy otworzy drzwi lub gdy spojrzy na te przednie drzwi w tym miejscu. Oczywiście charakterystyczna naklejka na przednich drzwiach jest, natomiast jadąc za tym autem można się zdziwić, bo faktycznie nie ma żadnych oznaczeń GTS. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, spora ilość alkantary we wnętrzu. Ja uwielbiam alkantarę, uwielbiam, gdy ona się łączy z tapicerką skórzaną. Tutaj mamy to wszystko właśnie na tych ultrawygodnych fotelach. One na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezwykle ciasne, dlatego że no, jak to fotele w Porsche, wizualnie dla oka wyglądają jakby były bardzo wąskie, bardzo małe, ale są naprawdę mega wygodne. Dodatkowo są sterowane w pełni elektrycznie. Wiele możliwości regulacji za pomocą elektrycznych przycisków. Oczywiście logotyp GTS wyhaftowany na zagłówku, zintegrowanym z całym fotelem. Przepiękne plecy tych foteli w takim kolorze srebrno-szarym. Wygląda to naprawdę bardzo genialnie. Konfiguracja wnętrza jest przepiękna. No i oczywiście karna ławeczka z tyłu, jak ja to śmiesznie zawsze nazywam, dlatego że no tam z tyłu w zasadzie tylko i wyłącznie jakieś małe dziecko jest w stanie jechać. Albo w foteliku, bo mamy Isofixa, co ciekawe. Albo bez fotelika już, ale z tyłu to raczej miejsce dla dzieci. Dorosłemu nie polecam. Natomiast plusem jest to, że w ogóle jest to miejsce z tyłu i mimo wszystko można potraktować GTS-a jako auto czteroosobowe. Zapraszam teraz do zobaczenia deski z perspektywy kierowcy. Wsiadam do środka. Deska rozdzielcza z perspektywy kierowcy, to o czym mówiłem, czyli stacyjka. Proszę bardzo, klasycznie z lewej strony. Kierownica w GTS-ie także jest wykonana w całości z alkantary. Oczywiście później każdy użytkownik może sobie to zmienić, ale zobaczcie, ta kierownica nie jest w ogóle wytarta, co świadczy też o tym, o czym wspominałem wcześniej, o bardzo symbolicznym przebiegu tego auta na poziomie 23 tysięcy km. W tym momencie też zobaczycie pokrętło do zmiany trybów jazdy. Jest Sport, jest Sport Plus, jest Indywidual, więc tutaj naprawdę spora możliwość personalizacji właściwości tego samochodu i w momencie, gdy dobrze spersonalizujemy sobie tutaj ustawienia auta i ustawimy to pod siebie, to naprawdę będziemy tym autem mogli cuda robić. No i jest moja manualna, kochana, wspaniała, siedmiobiegowa skrzynia biegów. Tak jak wspomniałem, gdybym miał jeździć na co dzień manualem, troszkę by mnie to męczyło, ale teraz, gdy jestem na pięknej wyprawie w góry i tutaj mam do dyspozycji tylnonapędowy, mocny, przepiękny samochód, kultowy samochód, plus do tego manualną siedmiobiegową skrzynię biegów, pakiet Sport Chrono, o czym świadczy zresztą zegarek, który widzicie na desce rozdzielczej, no to naprawdę uśmiech z twarzy schodził nie będzie. Zapraszam Was teraz na drugą część tego materiału, czyli na część opisującą wrażenia z jazdy Carrerą GTS. Odpalamy, startujemy. Witam pięknie z przepięknej trasy Pienińskiego Parku Narodowego, która prowadzi wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Moi drodzy, myślę, że dla każdego miłośnika motoryzacji możliwość poobcowania z taką ikoną, taką legendą jak 911 to jest coś niesamowitego. Ja zawsze przeżywam ten moment, kiedy mam do dyspozycji następnego dnia auto, o którym wcześniej marzyłem, samochód, który znaczy dla mnie więcej niż tylko coś na czterech kołach. W przypadku Porsche 911, bez względu na to, jaka byłaby to wersja, to zawsze będę ją kochał, zawsze będę ją szanował, zawsze będę ten samochód uważał za synonim pewnego statusu społecznego, po części też pewnego odniesionego sukcesu. I dla mnie zawsze to będzie auto, które jest po prostu legendą. To, jak ten samochód trzyma się drogi, nawet w takich warunkach chłodniejszych i mokrych, to jest coś niesamowitego. Czuję pewność, taką precyzję prowadzenia tego samochodu jako Porsche, charakterystyczną właśnie dla marki Porsche. I jeśli ktoś jeszcze raz zapyta mnie o to, czy wybrałbym GTS-a jako samochód na daily, odpowiedziałbym tak. Gdy wszystkie parametry tego auta ustawimy w zakresy sportowe, miejcie szacunek do tego samochodu, bo on potrafi pokazać pazur. Ale nadal uważam, że pokazuje to w taki sposób bardzo przyjemny. Nie w taki sposób bardzo wulgarny jak na przykład GT3 czy GT3 RS, które jest
arcytwarde, arcygłośne. Ciężko tutaj naprawdę z pasażerem w GT3, w GT3 RS porozmawiać, zamienić słowo. Ciężko się zapiąć w te pasy czteropunktowe. Ciężko wsiąść w ogóle do stołka, który jest tak na maksa plastikowy, ma te wysokie boki, że ja po jeżdżeniu tydzień GT3 miałem już tutaj uda całe wyobijane. Ten samochód na tle GT3, GT3 RS-a jest takim pięknym, pięknym prosiaczkiem, który ma sportowy sznyt, ale zarazem zachowuje właściwości auta cywilnego. Właśnie dzięki tym fotelom, dzięki temu wnętrzu, dzięki temu, że gdy chcemy zamknąć klapy, to on staje się cichy, ale gdy to wszystko pootwieramy, gdy to wszystko wrzucimy właśnie w parametry sportowe, okaże się, że mamy do czynienia naprawdę z mega fajnym autem, które nie tylko na takiej drodze górskiej, krętej będzie się dobrze spisywać, ale też na torze dostarczy nam niesamowitej frajdy i zabawy. A poza tym każdy się za nim ogląda. Jak to się wkręca na obroty, gdyby ktoś powiedział, bo tamte poprzednie generacje były lepsze, bo poprzedni GTS miał 3.8, a teraz jest zmniejszona pojemność. No i co, się pytam? To nic nie zmienia, auto jest na maksa żwawe, auto dalej ma ten charakterystyczny taki klank boksera. Ten samochód dzięki temu, że ma turbo, on pięknie wstaje, on pięknie budzi się do życia. Jest tak ultramocny, a zarazem ma tak dużo momentu obrotowego, 550 N, że to naprawdę jest świetny parametr i generalnie rzecz biorąc nie można złego słowa na temat tego samochodu powiedzieć. Tutaj, w przypadku GTS-a, którego napęd przekłada się w tej wersji tylko i wyłącznie na tylną oś, otrzymujecie naprawdę mega świetny samochód sportowy. A gdy chcecie podróżować sobie po cichutku, spokojnie, zamykacie klapy wydechu, oczywiście on dalej będzie wyrcał, dalej będzie burczał, ale będzie takim samochodem, który nie będzie Was męczył w trasie. To jest piękne, ale po co się teraz nad tym zastanawiać, skoro my tak naprawdę w tym momencie na tej drodze powinniśmy go używać zgodnie z przeznaczeniem, czyli dokręcać obroty na maksa. Słuchajcie, auto kręci się do blisko 8000 obrotów. Prędkość maksymalna rzędu 315 km na godzinę, no i siódmy bieg manualnej skrzyni biegów. To jest po prostu coś niesamowitego. Dwójka, 7500 obrotów. Coś niesamowitego, coś pięknego. Kocham to auto. Na włączonej kontroli trakcji, mimo tego, że czasem pozwoli nam na to, żeby delikatnie rzucić pupą, to i tak bardzo pięknie jest wyważony, bardzo pięknie się prowadzi. Przede wszystkim czuć tutaj działanie tych wszystkich elementów, takich jak układ hamulcowy, układ kierowniczy, charakterystyczny dla Porsche sposób zmiany biegów. To wszystko czuć w tym samochodzie. Duch Porsche jest tutaj cały czas obecny i on cały czas mówi. Sprawdź możliwość tego auta, on może więcej niż Tobie się wydaje. I tak faktycznie jest. Gdy Ty masz wrażenie, że on już będzie kończył kręcić obroty, on jeszcze prosi o więcej. On jeszcze chce dokręcić do tych 7500 obrotów. Poza tym, słuchajcie, w manualu możecie go wkręcić na odcinkę. Więc to jest w ogóle coś pięknego. Oczywiście, gdybym miał ten samochód wybrać jako auto daily, do dużego miasta zastanowiłbym się nad PDK. Natomiast tak jak tutaj, jestem teraz na takiej pięknej przejażdżce, zrobiła się cudowna pogoda, jestem w cudownym miejscu. Manual jest tutaj po prostu arcykrólem i to jest coś, co w tym samochodzie uważam jest wisienką na torcie. GTS, napęd na tył, manualna skrzynia biegów, piękna pogoda, piękna górska trasa. Czego chcieć więcej? Jezus, jak to się wkręca na obroty. Ja uważam, że ten manual tutaj jest po prostu mistrzostwem świata. Naprawdę to jest mistrzostwo świata. Poza tym cały czas słyszę z tyłu, że to jest Porsche. Charakterystyczny dźwięk silnika. Jezus, jak to się kręci. Ja nie wiem, kiedy tu siódemki używać w ogóle. Jest najciekawsze, że tutaj naprawdę ta siódemka to jest chyba powyżej 250 potrzebna dopiero. Nie no, oczywiście, żartuję. Na autostradzie wrzucamy ją szybko, gdzieś w okolicach 100-130 już spokojnie możemy wrzucić, 120 nawet. Natomiast no to auto tak bardzo lubi wysokie obroty, hamulec też jest mega skuteczny.
coś pięknego, naprawdę. Jeszcze teraz wyschła nam droga, zrobiło się cieplutko, jest 16,5 stopnia, więc Sport Cup też zaczął pracować tak jak powinien. A lubię czasem pomachać, odzwyczaiłem się już od tego machania biegami, natomiast tu faktycznie lubię go przeciągnąć, lubię go wkręcić na obroty. Jak to auto w ogóle się układa do zakrętu. Ostry łuk, delikatnie wyprofilowany, a auto się po prostu samo kładzie w tym zakręcie całe. I bam! Siódmy bieg. Niesamowity jest ten samochód. Niesamowity. Poza tym ja mam wrażenie, że on przyspiesza bez końca. Naprawdę mam wrażenie, że on przyspiesza bez końca, ten samochód. Niewiarygodne to jest. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Przede wszystkim dziękuję Tobie, Darku, za to, że przekazałeś mi kluczyki do tego cudownego auta. Dziękuję Ci za to, że mogłem dzięki Twojej firmie, dzięki S-Pointowi przeżyć kolejne emocje za kierownicą 911, tym razem wersji, z którą nie miałem jeszcze do czynienia, więc kolejne szlaki, kolejne motoryzacyjne doświadczenia za mną. No i cóż, w tej pięknej scenerii naprawdę cudownie spędza się czas z tym samochodem. Ja rano, gdy wyjeżdżałem około godziny 9 z Krakowa, wszystko było zachmurzone, wszystko było mokre. Słoneczko wyszło tak jakby na moją prośbę, na moje życzenie. Dzięki temu udało się przygotować z tym samochodem, mam nadzieję, fajny materiał, nasycony moimi emocjami, naprawdę nasycony moimi motoryzacyjnymi emocjami, które przekazuję także Wam, bo trudno nie wykazywać żadnych emocji, jeżdżąc tak wspaniałym samochodem, jakim jest 911 Carrera GTS. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, udostępnijcie materiał, niech mój kanał cały czas rośnie. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was i widzimy się w kolejnym odcinku Show Testuję.